muszę powiedzieć, gdzie ja się mam usunąć. Proszę siedzieć, gdzie pani jest wygodnie. Już wszystko jest dobrze. Przede wszystkim proszę siedzieć w czasie mówienia. Dzień dobry państwu. Z leciutkim opóźnieniem, ale chyba wybaczą nam to państwo. Zaczynamy kolejne spotkanie nasze, które nazywamy Świadkami Historii, które odbywają się dla tych z państwa, którzy są może pierwszy raz, w każdą trzecią sobotę miesiąca o 11 za miesiąc zapraszamy. Jeszcze nie znam nazwiska naszego gościa za miesiąc, ale na pewno będzie ktoś, który też nam będzie opowiadał o swoich losach w czasie Powstania Warszawskiego. Dziś naszym gościem jest pan Wacław Glut-Nowowiejski ze zgrupowania Żmija, jak Żyto Żoliborz, a tak dokładnie to Marymont. Jak sięgam pamięcią, to bardzo dawno nie mieliśmy nikogo z obwodu Żoliborz, a z Marymontu to chyba nigdy. Pan Wacław jest autorem wspomnień, książek i już nie będę przedłużał, ma bardzo dużo ciekawych rzeczy do opowiadania o sobie, o swoich walkach i przeżyciach w czasie powstania. Zapraszamy. Nigdy nie jest potrzebny mikrofon. Jeżeli okaże się, że jest potrzebny, to muzeum zawsze przygotowuje, ale no, nasza tradycja jest taka, że nie jest, że słychać dobrze. Proszę, panie Wacku, proszę spróbować mówić. Może gdzieś obok siebie. Trzecia osoba. Trzecia osoba. Szuka miejsca do zaparkowania. Co nie jest proste. Dziękuję. Mogę? Proszę bardzo. To może ja wstanę. Nie, proszę usiąść. Tak. Źle się stanowiłem. Dobrze. No to witam państwa. Nazywam się Wacław Glut-Nowowiejski. To właśnie przed chwilą słyszeliście. Kiedy wybuchło powstanie, może jeszcze wcześniej, kiedy wybuchła wojna w 1939 roku, miałem lat 13. Kiedy wybuchło powstanie w 1944 roku, miałem lat 18. Ale wcześniej już nie byłem grzecznym chłopcem, tylko w 1942 roku, więc jako ten 15-letni, 16-letni chłopak, udało mi się już nawiązać kontakty z ówczesnym, zresztą konspiracją. I w 1942 roku na jesieni zostałem zaprzysiężony jako żołnierz Armii Krajowej. Było to wielkie, wzruszające dla mnie przeżycie, ponieważ dowódca tegoż plutonu, którym miałem potem brać udział w ewentualnych walkach, składałem przysięgę. To było wzruszające i niezwykle, niezwykle dla mnie ważne. I także w 40, jako 16-letni chłopak, stałem się żołnierzem podziemia polskiego i czułem się, rozpierała mnie duma. Rozpierała mnie duma, bo wiedziałem, co się w tej chwili ze mną stało. Byłem jednym z bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy mimo okupacji niemieckiej nie złożyli broni, zeszli do podziemia i walczyli przez całą okupację. Otóż po złożeniu przysięgi zostałem skierowany oczywiście na szkolenia. To nie chcę się rozwijać, bo to jest długa historia. W każdym razie do wybuchu Powstania Warszawskiego przeszedłem wszelkie szkolenia. Mało po zrobieniu tajnej matury w 1944 roku na wiosnę, też pod podziemie była matura, to zostałem w tej szkole podchorążych. Skończyłem ją tuż przed powstaniem. Komendantem tej szkoły podchorążych był wspaniały dowódca tegoż rejonu
walk, przyszłych walk, w których ja wziąłem udział, pan major Rzeszotarski. Wspaniały człowiek, będę o nim jeszcze do niego wracał, dlatego tak podkreślam jego nazwisko. I to jest ta wstępna sprawa. Od tego momentu, kiedy wybuchło powstanie na Żoliborzu, pewnie Państwo wiecie, a jak nie, to przypomnę, Żoliborz był dzielnicą, która zaczęła powstanie przed wszystkimi innymi dzielnicami. Niestety. Na godzinę 17 był przewidziany przez dowództwo Armii Krajowej w Warszawie, było przewidziane wybuch, czyli tak zwana godzina W. Wtedy wszyscy mieli obowiązek natychmiast poprzez łączniczki. Była wspaniała łączność. Oczywiście nie było ani komórek, ani żadnych innych możliwości, żeby zawiadamiać tych. To wszystko dziewczyny nasze zgromadzone w tych grupach łączności. One biegały jak szalone, żeby zawiadomić, że o godzinie 17 wybucha powstanie. Oczywiście ja znalazłem się znacznie wcześniej, wiedziałem już o tym wcześniej, ponieważ, tego nie powiedziałem jeszcze, że na powstanie już zostałem funkcyjnym, o dziwo, to znaczy zostałem dowódcą drużyny. Drużyna to była w granicach 15-20 chłopców. I oczywiście to zmieniło o tyle moją sytuację, że musiałem nie myśleć o sobie, tylko musiałem myśleć o moich chłopcach. I teraz stało się coś bardzo przykrego. Otóż o 17 miał nastąpić wybuch Powstania Warszawskiego. Tymczasem o godzinie 1:30 na Żoliborzu ruch był bardzo duży, już ruch podziemny oczywiście, ponieważ wszystko bardzo było późno zawiadomione. Wszyscy byli bardzo późno zawiadomieni, w ostatniej chwili. W związku z tym ruch był bardzo duży, ale przede wszystkim na jednej z ulic Warszawy przechodził spory oddziałek dywersji podziemnej, który przenosił broń do zgromadzonych żołnierzy na kwaterze. Niestety ta grupa, która przewoziła broń, nagle natrafiła na jadących samochodami lotników. Lotnicy zahamowali, zorientowali się, że tu coś nie tak i wyskoczyli z tych samochodów, wrzeszcząc halt i tak dalej. No, nie było innego wyjścia, tylko ta grupa dywersyjna natychmiast rzuciła się do samochodu, wyciągnęli broń i rozpoczęła się walka uliczna. Walka uliczna, która całkowicie zmieniła wszystko, jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie. Od tego się wszystko zaczęło. To znaczy, nastąpił alarm w niemieckich wszystkich tych obiektach. Alarm, w związku z tym odpadła sprawa zaskoczenia. Zaskoczenia już nie było. Niemcy natychmiast przygotowali się swoje te, niezwykle byli przygotowani, ponieważ na przykład u nas na Żoliborzu, we wszystkich miejscach, w których kwaterowali oni, wszędzie były na oknach na pierwszym piętrze po prostu strzelnice z karabinów maszynowych i oni mieli już wcześniej świadomość, że to
zbliża się wybuch Powstania Warszawskiego, dlatego szalenie tak dokładnie przygotowali się. I teraz, jak dostali wiadomość, że na Żoliborzu rozpoczęło się, no to też w całej Warszawie na 3 godziny przed wybuchem, który miał być zaskoczeniem dla Niemców, i to zaskoczenie miało nam przynieść sukcesy, stało się to, co się stało. Na Żoliborzu niestety nie udało się dostarczyć na czas wszystkim oddziałom czekającym broni do nas. Po drugie, na Żoliborzu bardzo wiele osób, chłopaków i dziewcząt, którzy mieli przyjść tam przed godziną 17, nie dotarło, bo była godzina 1-2. Nie zdążyli dotrzeć, już było wszystko zablokowane. Po trzecie, ci, którzy mieszkali na Żoliborzu, a chcieli, a byli włączeni do konspiracji i walki, nie mogli się wydostać z kolei do swoich oddziałów i dzielnica Warszawa. Zrobił się ogromny, fatalny bałagan. Teraz już nie będę tak szczegółowo opowiadał, tylko powiem coś o sobie i mojej drużynie. To była wielka, wielka przykrość dla mnie, ponieważ moich chłopaków, których miałem, jak powiedziałem, około 16 lub 20, zależy od jaki to był okres, to oni zjawiło się tylko 8, ponieważ inni nie zdążyli dotrzeć. I tak było w całym Żoliborzu. Kiedy wybuchło powstanie u nas zaraz po godzinie 1, mimo wszystko wszyscy czekali. Czekali w swoich lokalach zamkniętych, tak jak i my. Myśmy czekali na ulicy blisko kościoła przy właśnie tak, kościoła, tego kościółka Matki Boskiej, Królowej Korony Polskiej. I tam nie mogliśmy wyjść. Nie mogliśmy wyjść. Czekałem ciągle, a może jakoś w jakiś sposób dostanie. Rzeczywiście. Byłem w czasie jakimiś drogami dotarł do nas taki łącznik z grupą ludzi z bronią. I teraz proszę słuchać. Dla tych chłopców moich i mnie cośmy dostali. Dostaliśmy 1 karabin. Dostaliśmy 3 pistolety. I dostaliśmy może 20, a może 30 granatów konspiracyjnej produkcji. Bo w czasie okupacji myśmy produkowali broń, produkowaliśmy wszystkie granaty, ale również i broń, pistolety też. No i cóż. Pierwszy dzień powstania był tragedią w Żoliborzu, ponieważ nie udało się zdobyć żadnego niemieckiego obiektu. Dlatego, że nigdzie, chociaż na wiele obiektów ruszyła wiara, nie bacząc na to, czy mają dużo broni, czy mają tylko granaty. Po prostu jak szaleni. I trzeba się temu nie dziwić. Proszę Państwa, wybuch Powstania Warszawskiego to nie było od takie coś nagle. Wybuch Powstania Warszawskiego był konsekwencją 5 lat okupacji. Przez 5 lat okupacji Warszawa żyła w dramatycznych warunkach. Tyle morderstw, tyle nieprawdopodobnych zachowań okupanta, że jak się zbliżył rok 1944, to było wiadomo, że się
jak się zbliży front wschodni i front wschodni będzie blisko, nikt nie zatrzyma, a szczególnie młodzieży, nikt nie zatrzyma. Oni wszyscy pójdą przeciwko Niemcom. I tak się stało. 1 sierpnia właśnie głównie młodzież, bo była w tych naszych szeregach, wśród tych najmłodszych, tych właśnie atakujących, to byli przede wszystkim młodzi ludzie. Do 22 roku życia ogromna większość. Oczywiście byli starsi, byli przede wszystkim dowódcy, można powiedzieć oficerowie i tak dalej. I to jest wielki żal. Wielki żal, ponieważ 1 sierpnia mnóstwo tej młodzieży, mnóstwo w ogóle powstańców zginęło. U mnie było jeszcze inaczej, ponieważ myśmy mieli, za naszym zadaniem było, ponieważ przed przyjściem do powstania były dokładnie ustalone, jakie obiekty niemieckie będą atakowane i przez jakie grupy. I te grupy miały doskonałe opracowanie tego uderzenia. A więc pierwsza wersja to było uderzenie o 3 w nocy. O 3 w nocy. I kompletnie, że tak powiem, zaskoczenie dla Niemców. To miało szansę. Wtedy była i broń dostarczona wcześniej i wszystko. No ale stało się. Myśmy mieli atakować taki duży dość obiekt zajęty przez Wehrmacht niemiecki, który był właśnie przy tym kościółku. I proszę sobie wyobrazić, że Niemcy musieli być dobrze zorientowani, bo na 3-4 miesiące przed wybuchem powstania na wszystkich oknach na pierwszym piętrze tegoż obiektu zrobili stanowiska karabinów maszynowych. Cały obiekt został otoczony drutem kolczastym. Drutem kolczastym. I bunkrami. Były bunkry na początku, na końcu i w środku. Bunkry, w których oczywiście również z karabinami maszynowymi siedzieli czekający na ewentualny atak. Wyszliśmy wreszcie. Na szczęście nie musiałem ja decydować o wszystkim, co z tym obgarstwem żołnierzy. Znaczy, to dlaczego? Bo zjawił się zastępca dowódcy plutonu. Starszy oczywiście. Podchorąży, bo starszy. No i przerażony był, jak zobaczył, jaka jest sytuacja u nas. No niemniej, właściwie mijają godziny, słychać strzelaninę dookoła, a my siedzimy na swoim miejscu. No więc właśnie powiedział, już nie ma co, idziemy. Idziemy na ten nasz obiekt. Bierzemy ten jeden karabin, bierzemy to i idziemy zobaczyć, co tam się dzieje, czy się uda w ogóle zaatakować. Wyszliśmy, ale tak ostrożnie i wyszliśmy bokiem. Rzeczywiście całe szczęście myśmy uważali, dlatego że dotarliśmy przed ten obiekt, ale zasłonięci takimi willami, tam dookoła były wille. I uliczkami myśmy doszli spokojnie i patrzymy, przed nami jest jakaś około 30 metrów taka łąka zielona, a za tą łąką jest budynek i widzimy właśnie to, widzimy bunkry, patrzymy na okna, przy oknach tamtych są karabiny maszynowe. No jakżeż można atakować, nie mając nic?
żeby chociaż był jakikolwiek cięższa broń. To znaczy jakiś, już nie mówię o karabinach maszynowych, no, ale coś takiego, co by umożliwiło nam, no, było jasne, że ten dowódca powiedział, nie ma rady, nie będzie żadnego ataku od frontu, idziemy dookoła, pójdziemy na Mariupol i zobaczymy, czy się da, czy, co się tam dzieje od tyłu w tym obiekcie. Zobaczymy. I w ogóle, gdzie są ludzie i gdzie jest jakaś. No więc tak żeśmy też zrobili, ale nieoczekiwanie, jak żeśmy się przesuwali, zobaczyliśmy straszną scenę, którą pamiętam do dziś. Straszną scenę. Jakiejś innej grupki, która też tam gdzieś krążyła, wyskoczył młody człowiek, może miał 20 albo mniej, wyskoczył i zaczął wygrażać, skoczył na tą trawę i zaczął wygrażać tym Niemcom, tam, prawda, wygrażać i zaczął wrzeszczeć na cały głos. Wyłaźcie, wy tchórze, wyłaźcie, siedzicie tam sobie z nawet i chodźcie tu do nas, powalczymy razem z wami. I w tym momencie, taką nawet krzycząc, poszła seria. Seria klatkę piersiową, odrzuciło go, upadł. No i za chwilę całe. No, to trudno chyba zrozumieć, że to do dzisiaj się pamięta ten element. No ale takie wydarzenia zdarzały się. No to rzeczywiście niestety nie było to mądre posunięcie, ale tak, to były emocje. Emocje, które nie potrafiły zatrzymać. Tak samo znamy wiele przypadków, że młodzież, szli na te niemieckie obiekty z granatami, rzucali te granaty, ale zanim zdążyli cokolwiek zrobić, to przeważnie padali. No, może na tym wstępie skończyłbym wstęp. A teraz powiem, chciałbym Państwu, nie wiem, może zapytam najpierw, czy ktoś z obecnych tu na sali czytał książkę pod tytułem Nie umieraj do jutra. Tak się spodziewałem. Może najwyżej pan mógł czytać. Ale nie czytał. Bo ta książka wydana była już sporo lat temu. 60. Lata 70. zeszłego. Jeśli tak, to chciałbym, jeśli pan jest za tym, prawda? Chciałbym opowiedzieć o wydarzeniu, no znacznie późniejszym, zaraz wszystko powiem, o wydarzeniu, które pozostawiło niezatarty ślad w moim życiu i we mnie. Wydarzeniu, które stało się przełomowe na pewno dla mnie. I muszę wrócić na chwilę. Czas leciał, przeleciał i jesteśmy w tej chwili już, proszę Państwa, na Marymoncie. Na Marymoncie, ale w początkach września. Akurat teraz jest wrzesień, więc wkrótce będzie ten dzień, w którym to wszystko się wydarzyło. Otóż, o dziwo, był pewien sukces, ponieważ udało nam się przez cały sierpień atakować stale. To się potem wszystko jakoś ułożyło. Niemcy siedzieli w swoich obiektach,
myśmy już opanowali znaczną część Żoliborza, też w swoich obiektach i takie były o właśnie czasem próby z jednej czy z drugiej strony. Ale jak wszystko właściwie tak jakby się to nie za bardzo walczyło. Oni że mogliby zdobywać nasze tereny, a my, że zdobędziemy ich obiekty. Nie za bardzo. Natomiast wzajemnie były różne siły i starały się od czasu do czasu walczyć. Oczywiście były olbrzymie walki, na przykład próba przebicia się na dworzec gdański. Dworzec gdański był w opanowaniu niemieckim, a my byliśmy oczywiście w tych dalszych rejonach. I przyszedł rozkaz, żeby w nocy uderzyć na dworzec gdański i przebić drogę na Stare Miasto. Stare Miasto, jak Państwo wiecie, było straszliwe przez prawie miesiąc. Toczyły się tam straszliwe walki i powstańcy naprawdę byli niesamowici. No ale niestety pomału się kończyły możliwości. Bez przerwy bombardowanie, to Stare Miasto zatamienione w ruinę. No ale już groziła sytuacja, że padnie Stare Miasto i oni tam wejdą. I dlatego dowództwo powstania zdecydowało, żeby żeby uderzyć od Żoliborza na dworzec gdański i wybić takie przejście w Stare Miasto. I żeby w ten sposób i nasze siły pomogły Staremu Miastu i żeby tam oni ewentualnie mieli w razie czego możliwość przedostania się do nas, jeśli nie udałoby się utrzymać Starego Miasta. No i chodziło o to, żeby uderzyć na dworzec gdański, zdobyć go i przebić takie właśnie przejście. No to był rozkaz, powiedzmy, no niezwykły. Dlaczego? Dlatego, że ten po przebicie, może by się udało zdobyć dworzec gdański, ale przebicie z lewej strony był przecież słynna Cytadela. Z prawej strony wielkie niemieckie obiekty, gdzie oni stacjonowali wielką inwestycję, więc w jaki sposób można było dać przejście, kiedy z dwóch stron tego ewentualnego przebicia były niemieckie obiekty. No ale to już nie rozwijajmy tego tematu. W każdym razie nastąpił niesprzyjemne uderzenie na dworze Zagrańska w nocy 20 na 21 sierpnia. Uczestniczyłem w nim oczywiście, uczestniczyła cała nasza duża grupa, majora Rzeszowskiego, czyli Żmigi, bo taki miał pseudonim. I taki pseudonim miał cały ten oddział Żmija. Żoliborz był podzielony w ogóle na literę Z. Więc ponieważ cała dzielnica Żoliborz miała nazwę Żywiciel, prawda? I ta Żywiciel to był całością armii na Żoliborzu, ale poszczególne rejony miały też nazwę. Ta na przykład był Żubr, Żyrafa, Żmija, Żbik, o takie rzeczy. To się nazywa. I ja byłem tą Żmiją, prawda, w tej grupie. I ta Żmija też oczywiście nacierała na dworzec gdański. To natarcie na dworzec gdański, może odchodzę trochę od mojego głównego opowiadania, ale no, już jak jest coś takiego, to powiem. No, otóż proszę wyobrazić, że w tej nocy uderzenie na dworzec zupełnie się nie udało, ponieważ nie było możliwości rozpoznania
jak tam właściwie jest, gdzie co, jak. Nie było tego, tych możliwości, bo wszystko to było tam. No i dlatego oni bardzo szybko odparli to uderzenie Niemcy, a że mieli nieprawdopodobną broń wokół się, dookoła w tych wszystkich swoich miejscach, no to bardzo szybko musieliśmy się wycofać. Myśleliśmy, że to jest już koniec. Tymczasem nie. Tak bardzo zależało dowództwu powstania na tym, żeby dotrzeć do Lwowca Gdańskiego i go zdobyć, że nawet pod ziemią, czyli kanałami ze Śródmieścia przeszedł do nas na Żoliborz jeden z dowódców powstania warszawskiego i wydał z rozkazem komendanta, że musimy powtórzyć to. Tylko w tej chwili jeszcze dołączą do nas siły z Kampinosu. W Puszczy Kampinoskiej była dość duża partyzantka nasza polska, koska. I że oni przybyli do Warszawy wspierać i to oni wszyscy razem uderzyli, to się teraz musi to udać. Musi, dlatego że major Rzeszotarski, czyli Żmija, wezwał do siebie, bo jak było to drugie wezwanie, wezwał do siebie takich swoich najbliższych podchorążych, takich dowódców plutonów, dowódców drużyn. I powiedział im tak: słuchajcie, to jest rozkaz nie do wykonania. Nie ma to z najmniejszych szans, ale to jest rozkaz. Musicie iść. Tylko pamiętajcie, idziecie, ale jak się zorientujecie, że jest sytuacja taka, że nie ma co się dalej pchać, to się wycofujcie. Wy jesteście potrzebni ojczyźnie po wojnie, a nie tu macie zostać. No piękne. Piękne. To więc powiem tylko tyle, że i drugie ten straszna była walka. Byłem sam świadkiem, bo nagle myśmy na wzgórzu takim troszeczkę tutaj wyżej, bo to nie wiem, czy wiecie Państwo, jak wygląda Tobin przy dworzu gdańskim. Jest to takie to wzgórze i stamtąd, prawda, myśmy z lewej strony widzieli, co się dzieje, no ale straszliwie byli przygotowani, Niemcy byli tak przygotowani, straszliwie walili do tego stopnia, że nie można było się właściwie, wszyscy padliśmy na trawę i żeśmy czekali, aż to się wszystko przewali. Tymczasem nie, bo oni mieli artylerię, oni mieli całą masę tych karabinów maszynowych, które siekły na tej wysokości, więc kto się podniósł, to już chyba nie, no to już nie. Miałem sam zresztą straszne przeżycie, bo razem ze mną był mój przyjaciel wielki, Bogdan Broniowski, który żeśmy mieszkali też razem i wszystko tak dalej. I on w pewnym momencie nie wytrzymał tego, też wytrzymał tego i stał. Stał i zaczyna iść do przodu. Wrzeszcze do niego: Bogdan, padnij, Bogdan. On się odwrócił do niej i mówi: dość mam tego, jak kaczki nas podestrzelają, idę do niej. Oczywiście, kawałek dalej już dostał i zginął. Te rzeczy wszystkie, co opowiadam, to są takie, troszeczkę przepraszam, ale może charakteryzują sytuację, jakie się było i co jest. Jeśli chodzi o zakończenie tego, właśnie leżąc tam zauważyłem, że idzie do natarcia grupa kampinowska. To było naprawdę coś rewelacyjnego. Z prawej strony w pewnym momencie oni ruszyli
zupełnie to było tak jakby pokazywali jak przed wojną były ćwiczenia atakujące, atak piechoty na obiekt. Bo najpierw biegła grupa takich tych, ale leżące na nią oni mieli wspaniałą broń. Mieli też karabiny maszynowe w dużych ilościach. Tak? W dużych ilościach. To jest świetne wyposażenie. I tamty pruli, prawda, na te niemieckie tanie obiekty, a głównie, ponieważ przed torami tutaj z tej strony były ich bunkry. Takie były bunkry, potem były tory, a potem były artyleria. No więc, potem ci padali, prawda, i strzelali, a odwrotnie zaczynały. Najpierw ci biegli, a strzelali tam ci z tych maszynowych. I rzeczywiście Niemcy przestali walić. I w ten sposób posuwali się. Jak widziałem, po prostu byłem zachwycony, oczarowany tym wszystkim, że oni w ten sposób atakują. I dopadli do tych bunków. No niestety, jeden z tych bunków, który ja widziałem, to dopadli i on po prostu, jeden z tych żołnierzy dobiegł do bunka i przez dziurę tą wrzucił tam granat. I wywalił i ci Niemcy tam zginęli, prawda? I skończyło się jedno stanowisko niemieckie. I w ten sposób wspaniale atakowali. No ale mimo wszystko siły niemieckie były taka straszliwa przewaga ich była i przede wszystkim w broni. Była artyleria, jak już mówiłem, karabinów maszynowych to już nie wiadomo ile. No i jeszcze wjechał pociąg pancerny. No i pan na dworze Gdańsku przybył z tą bronią i co to jest pociąg pancerny. Wiadomo ile tam jest różnego rodzaju broni, a ten, i to wszystko to się. Owszem, pewna grupka, w tym właśnie głównie kampinoska, przedarła się jednak przez te tory. Przedarła się i wcisnęła się tam i tam znowu jest górka była z tamtej drugiej strony. No i co z tego, że oni zdobyli, zabili przez tory, kiedy na tej górce były następne stanowiska. Oni prawie wszyscy zginęli. Prawie wszyscy zginęli ci z kampinosów, którzy przyszli nam z odsieczą, z pomocą. Zginęło ponad 300 powstańców w tym ataku na dworzec Gdański. Był to jeden z największych bitew powstania, jeden z największych strat powstańców. No i niestety nic z tego nie wyszło. Stare miasto musiało się. Żołnierze musieli się ewakuować kanałami, ale tam do Śródmieścia. Ale do nas już się to nie udało. Teraz może już wreszcie wrócę do sprawy, które mi najbardziej należało. Otóż na początku września udało nam się nękając przez dłuższy czas, nękając różne rodzaje wypady na ten niemiecki obiekt przy, właściwie to była chyba kiedyś szkoła, tak? A teraz było zajęte przez Wehrmacht. Oni oczywiście. I Niemcy się już przestraszyli się tym, że te wypady doprowadzą do tego, że wreszcie będą musieli się poddać, że nie dadzą rady. I zostało to załatwione w ten sposób, że oni nagle w nocy się wycofali. Wycofali się stamtąd, spalili częściowo to wszystko, podpalili to wszystko, co tam było.
I w ten sposób dla nas została otwarta droga na Mary Wojt. Bo to było przy Mary Wojcie. Otwarta droga na Mary Wojt i po Mary Wojt dotychczas był drogą niczyją. Był miejscem, właściwie, no tak. Mieszkało tam bardzo dużo takich ludzi, znaczy tam były domki, to była bardzo biedna dzielnica Warszawy, małe domki, bieda domki, drewniane przeważnie, no i biedota, małe ogródeczki i tak dalej. Także zanim żeśmy tam wkroczyli, to była trochę ziemia niczyja. Tam były Niemcy zatrzymali się w dwóch takich fabryczkach na Małym Łącie, nie zajęli je i tam oni stacjonowali. No, ale i stamtąd wychodzili czasem, a myśmy stworzyli z naszego obszaru, przechodzili, to nieraz się spotykali i tam się udało, po prostu te dwie strony wzajemnie się zwalczały. No, ale teraz, jak oni opuścili ten obiekt, jak opuścili, to otworzyły się dla nas bramy Marmontu. Dlatego, że tylko im został na samym końcu stawko, także też dobrze zabezpieczone. I mogliśmy Marymont zająć. I tak się stało. Marymont został zajęty i właściwie co z tego? Tam nie było możliwości utrzymania tego, ponieważ to były tereny, jak powiedziałem, zielone, tereny otwarte i małe domki biedoty. Niemniej, otóż, no oczywiście tam myśmy jednak mieli swoje stanowiska, swoje. I proszę wyobrazić, że w pewnym momencie, muszę chwilę, przepraszam. Moje 92 lata trochę mi przeszkadzają, przepraszam. Zaraz będzie lepiej. Otóż w końcu, to już wszyscy chyba wiedzą, gdzieś w połowie września gwałtownie zbliżył się front wschodni. Ofensywa rosyjska, sowiecka była tak błyskawiczna, tak sobie doprowadziła do tego, że już byli prawie pod Warszawą. Proszę wyobrazić, że myśmy, będąc na Marymoncie, był to taki jeden większy domek, dom zbudowany w takim Marymoncie. I myśmy weszli tam kiedyś na samym dach tego domku. Dlaczego? Dlatego, że przyszły wiadomości, że dotarli już do Wisły, Sowieci, dotarli do Wisły z tamtej strony. I rzeczywiście, myśmy widzieli na Pradze, widzieliśmy już żołnierzy rosyjskich. No więc wielka radość. Słuchajcie, jak są za Wisłą, no to przecież lada moment będzie atak na Warszawę i wszystko będzie dla nas jak najbardziej korzystne. Just
czasem, tymczasem Niemcy doskonale wiedzieli, że sytuacja jest poważna i zdecydowali leżeć na Marymont, bo Marymont jak gdyby był ostatnim miejscem, które ich mogło, znaczy, gdzie był brzeg Wisły, i bali się, że jak są już tam, po tamtej stronie praskiej są Rosjanie, no że teraz robią desant, prawda, tutaj na tą lewą stronę i może być krucho. Tym bardziej, że to było bardzo, bardzo ostra bardzo, że tak powiem, udane były te ataki niemieckie, ataki sowieckie i doprowadziły, jak mówię, aż do podejścia pod Warszawę. I tego przyszedł dzień 13 września została Praga zajęta. To mówię, myśmy wlazli na ten domek i widzieliśmy ich tam. Nawet dziwiliśmy się, że tam chyba coś polscy żołnierze też są. A byli oczywiście, byli w rosyjskim wojsku. No. Niemieckie uderzenie na Marymont nastąpiło 14 września. Tak jak się spodziewaliśmy, znaczy nie my, ale spodziewało się dowództwo, będzie to dążenie do opanowania prawego brzegu Wisły, przepraszam, lewego brzegu Wisły i opanowania, powiedzmy, zabezpieczenia przed desantami sowieckimi na tą stronę. Ale zanim to się stało, to musieli zdobyć te tereny, czyli uderzyć na Marymont. Myśmy już wiedzieli o tym, bo wcześniej dostaliśmy wiadomości, że trzeba będzie teraz być przygotowanym na uderzenie ze strony Niemców z CIF-u, czyli z Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego, tak się nazywał kiedyś, a teraz to jest AWF, prawda? Akademia Wychowania Fizycznego. Tam stacjonowała duża grupa niemiecka i spodziewać się należało, że stamtąd uderzą na Marymont i na brzeg Wisły. I dlatego też 14 września przyszedł rozkaz do naszego plutonu, pluton 254, który już na Marymoncie stacjonował wcześniej, że będzie prawdopodobnie uderzenie niemieckie, żeby wysłać grupę taką rozpoznawczą, która przed pole będzie badała. Cały Marymont to były jeszcze takie małe laski. W tej chwili tam oczywiście nic nie ma z tych rzeczy. I rzeczywiście tak zostało to zrobione. Otóż z naszego plutonu wydzielono grupę rozpoznawczą. Mnie mianowano dowódcą, bo to właśnie ta grupa, to był moja drużyna. I powiedzieli i ustalili, że my zajmiemy pozycję gdzieś tam takie widoczne, żeby był widok na AWF, czyli CIF ówczesny,
i w przypadku jakiegokolwiek ruchu Niemców, żeby natychmiast dawać znać. No, więc tak się też stało, dojęliśmy tam tego wcześniej w nocy, nastąpiła przygotowania, był tam taki żywopłot, zielono dookoła, żywopłot, drzewa i w związku z tym przy tym żywopłocie wykopaliśmy trochę tych pozycji takich, żeby razie czego nas nie widzieli. No i 14 nagle przybiegła łączniczka z dowództwa naszego rejonu, przybiegła z wiadomością wszyscy na stanowiska, bo zaczyna się niemiecki atak. No więc my, ta nasza grupa rozpoznawcza, biegiem, opędziliśmy tam, zajęliśmy tak spokojnie swoje miejsca, na razie nic się nie działo, nie było widać żadnych niemieckich oddziałów, ani nic. No my żeśmy czekali, oczywiście w tych wysuniętych stanowiskach przy Wokłocie, to chłopcy tam czatowali i patrzyli, co się dzieje. No i tu się zaczyna to, co było najważniejsze. No Państwa, skrócę to może swoje opowieści, bo to bym musiał bardzo długo opowiadać. Ale tak, rzeczywiście Niemcy nie musieli i nie chcieli atakować na remont i na naszą grupę. Nie mieli pojęcia zielonego, ile tam jest tych powstańców i jak oni się, tak powiem, przygotowali. Natomiast po prostu śledzili to wszystko. Oczywiście nas wyśledzili nas. I wcale nie uderzyli na to, tylko nastawili sobie artylerię ze swoich punktów tych przy RWF-ie. I nagle nasza drużyna, że nagle poszła seria pocisków artyleryjskich, absolutnie celowany na nas. Prawdopodobnie już by nas dawno nie było, by nas, nie tak wszystko się mówi, załatwili, gdyby nie to, że strzelali nie z artylerii takiej podobnej, normalnej, tylko u nich tam była artyleria przeciwlotnicza. I strzelali z tych artylerii przeciwlotniczej. Artyleria przeciwlotnicza, co to jest? To są pociski, pociski, które nie wybuchają, jak uderzą w ziemię, tylko one wybuchają na czas. One są nastawione na określony czas. Dlaczego? Bo wtedy oni do tych samolotów, prawda, już są tak świetnie zorientowani, że nastawiają, kiedy ma wybuchnąć, w jakim okresie ten pocisk. I on wybucha w samolocie, obok samolotu. I tak teraz walili do nas. No, nie byli oni chyba precyzyjni zbyt, jeśli chodzi o ustawienie. Dość, że niestety, ale niestety, dla nas całe szczęście, prawda, że te pociski rozrywały się to tam, a to tu, a to gdzie. Zanim się oni niestety jakoś dopasowali te swoje armaty, to było całkiem jeszcze do zniesienia, ale w pewnym momencie widać się strzelali, odpowiednio strzelali się, bo zaczęliśmy być, nad nami wybuchali, przed nami wybuchali, czyli w tym
więcej miejscu, gdzie leżała cała nasza grupa, nasi obajcie. I tutaj zaczął się granat. Ponieważ, no cóż, w pewnym momencie to po prostu ciągle słyszałem, trafili mnie, jestem ranny. Całe szczęście, to były to się rozrywały te pociski i na przykład leżało się na brzuchu, to całe plecy były w podłamkach, czy nogi w podłamkach. W każdym razie prawie wszyscy byli tam ranni. No niestety zacząłem tam krążyć między nimi i stwierdziłem swoim smutkiem, że na przykład właśnie leży kolega jeden z oddziału, leży, ale coś tu brakuje. Brakuje, bo mu duży taki łom tego wybuchł, to mu trafił w szyję i odciął głowę. Więc oczywiście zaczęły się też już sytuacja podrankowa, ale walili tak ciągle, więc czekałem na moment jakiejś przerwy. Ta przerwa nastąpiła, wtedy wrzasnąłem do nich, wszyscy do domku takiego. Z tyłu był taki domek, stał nie właśnie dom, jednopiętrowy, ale w stanie surowym, niezbudowany, tylko w cegle. Nie zabudowany do końca, tylko w cegle. I kiedy to krzyknąłem tam, wszyscy popędzili. Było tylko jedno wejście do tego domu, do piwnicy, a wszystkie okna były założone cegłami, bo to był jeszcze dom dopiero na stanie surowym do budowy. No ale była to jakaś ten. Więc w tym uderzeniu pierwszym niestety prawie wszyscy byli ranni. Ale co dużo mówić, na koniec zostawiłem. W pewnym momencie ja poczułem, że coś jest ze mną niedobrze, tak było, zamroczyło mnie całkowicie, upadłem, bo wtedy się już czołgałem do tego domku też. No więc niestety dostałem dość potężnie, uderzenie tu w tą prawą rękę, bo już wcześniej to by tam te pociski, te drobne, to już by tam, owszem, siedziały w ciele, ale to było małe piwo, natomiast tutaj coś huknęło. No dostałem potężnie strzaskany staw łokcią i cała ta prawa ręka właściwie była do wymiany. No i, ale tego nie czułem bólu. Czułem w jakimś dziwnym stanie, to muszę przyznać. Dopadłem tam do tego domku wreszcie i zasnąłem do Wojtka, który był stosunkowo najmniej ranny. Wskakuj tam na stanowisko, czujka taka badająca przedpole. Czy czasem nie idą już tu do nas, czy nie jadą do nas. On tam popędził. A drugiego chłopaka, takim, który z Wienietem popędziłem, prosiłem, żeby pobiegł do plutonu, czyli tam, gdzie była główna nasza baza, prawda? Z zawiadomieniem, że mamy tu wszystkich rannych, więc co mamy robić? Przecież tutaj rozpoznania nie możemy w ogóle robić dalszego. No i tam też popędził. I bardzo szybko, błyskawicznie stamtąd przybiegł, ale już nie sam, tylko przybiegł. Zastępcą dowódcy plutonu i z trzema samymi dziewczynami, sanitariuszki. No bo wiadomo było, że trzeba ratować. Tak, opatrzyć wszystkich. No i tak, proszę Państwa, to wszystko wspaniałe dziewczyny. Nie okazało się, że to taki
pocisk wyżył tak, że właściwie stał, nie był ruchu strzaskany. Krew tryskała dookoła, to wszystko. I nic nie bolało. A potem się parło. No nie może boleć, bo tak te nerwy były przerwane. Prawda? I to więc, no, tak wisiało to trochę. No ale jedna z tych dziewcząt mnie, co się założyła, wspaniały taki opatrunek, tyle tego wszystkiego na tym opatrunku, ten blak. I w tym momencie, jak już to się kończyło, wbiegł ten Wojtek, który był na czatach, i zawołał: słuchajcie, oni są tuż przy nas. Oni są przy nas. Rzeczywiście, niemieckie samochody pancerne, trzy samochody pancerne, a tam dalej jechały dwa czołgi. Ale też te dwa czołgi, tak jak gdyby jechały w stronę Wisły, tam dalej gdzieś, prawda? Już gdzieś na posiadce. A samochody pancerne. Natomiast co robić? Będę teraz mówił już imionami. Chociaż to też nic nie powiem. Jest tylko za. Już przepraszam. Więc Leszek, czyli ten zastępca dowódcy, Leszek, jak ja mu mówię, słuchaj, zanim jeszcze dostaliśmy zawiadomienie, że jadą te niemieckie samochody pancerne, to Wojtek wpadł wcześniej tu wpadł i powiedział: słuchajcie, jadą tutaj, są te Niemcy, się zbliżają do nas. Prawda? To ja mówię: pakujmy się błyskawicznie stąd, choć zwiewamy do naszego głównego wydziału, prawda? Ale Leszek mówi: tak, oczywiście, teraz popędzimy, tylko przecież tu krew się leje, są wszyscy rani, niech on szybko chociaż zatrzymają te... właśnie te... No, dobrze. No i one wspaniale pracowały, szybciutko wszystkich, prawie zrobiły wszystkich, kiedy przybiegł po raz drugi i mówi: już nie możemy wychodzić, oni są przy nas. Są przy nas. Jeden mówi, od strony jedynego wejścia do tej piwnicy stoi jeden, a drugi stoi tam kawałek dalej, patrzy od drugiej strony, gdybyście chcieli uciekać na tamtą stronę. Jesteśmy właściwie okrążeni. Więc Leszek na to mówi: słuchajcie, siedźcie cicho. To wcale nie jest powiedziane, że oni nas wiedzą, że my tu jesteśmy. Oni się, to może być grupa, która się szykuje dalej w głąb Malmortu. Poczekajmy, tylko siedzieć cicho i nie ruszać się, żadnych hałasów. No to siedzieliśmy. Ale się okazało, że jednak oni wiedzą, że oni widzą, że te dwa samochody pancerne to są przeznaczone do nas. I ktoś tam stara spokojnie chciał po prostu wyjrzeć i zobaczyć, co się dzieje.
Tamtych tam dostał serię. Ale szczęśliwie nie trafili, nie trafiono go, więc on... Był dowód, że doskonale wiedzą i że oni właściwie nas otoczyli i chcą nas zlikwidować. Proszę sobie wyobrazić, czy to trudno do uwierzenia, ale ta grupka ludzi, tych młodych, był między nimi dwóch 18-latków. Chyba ze czterech, 19-20 lat. Jedna sanitariuszka, 18 lat. Druga sanitariuszka, 21 lat. Trzecia sanitariuszka, 24. Niemcy zaczęli przygotowywać uderzenie. Ku mojemu zdumieniu nagle widzę, że chłopcy szykują się, coś tu chcą robić. Odbijają ten obdach, odbijają, starają się zrobić dziurę, żeby chociaż przez tą dziurę, bo tam Niemcy już się tuż przy nas chodzą nawet, przez tą dziurę rzucić granat na tych Niemców. I w ogóle jakaś taka bojowa atmosfera nagle. Chociaż sytuacja nawet nie była łatwa, prawda? Wreszcie dwóch z nich przez te szpary zobaczyli, że Niemcy jednak wchodzą. Więc dwóch z nich wyszło z drugiej strony z granatami. I postanowili uderzyć granatami jakoś tam. Właściwie to w tym momencie przestała być jakiekolwiek dowództwo, ktoś. Każdy sobie zastanawiał się, jak to coś zrobić. Dwóch z nich wybiegło i naprawdę, to jest coś niesamowitego, po prostu wybiegli, Niemcy zgłupieli przez na tyle długo, że tamci otworzyli granatami, prawda, i dosłownie brakowało parę sekund, że mogli rzucić i tam tych Niemców może nawet i w jakiś sposób tam, no ale ten karabin maszynowy są tam przygotowany na to wejście. No to obaj wpłynęli od razu. Zostali trafieni, wypłynęli. Tak. Więc krótko tak. W pewnym momencie widzimy, że nie ma żadnych już możliwości, jesteśmy otoczeni, no, bronić się, jak będzie ktoś tam wchodził do nas, no to zawsze są jeszcze pistolety, ktoś tam ma nawet jakieś coś lepszego, no to będziemy się bronić, no trudno i tak dalej. Ale to nie z Niemcami, oni nie muszą wchodzić, oni muszą nas likwidować w inny sposób. Ale dziewczyny, dwie dziewczyny nasze, które szperały tam, chodziły, szukały, gdzie są jakieś możliwości, gdzie są jakieś przejścia może, znalazły taką, gdzieś tam takie małe otwarcie, z drugiej zupełnie strony na żywopłot, więc tam wyszły, poszły dalej. I słyszymy nagle, jak wołają, słuchajcie, chłopcy, słuchajcie, tu jest jeszcze przejście. Ktoś tam wyjrzał, pan mówi, ale tam są
tam jest samochód pancerny stoi. Na co na samochód? No ale one znalazły to przejście. I co się dzieje? Ten samochód ruszył. Ruszył, bo zobaczył, że je. One zobaczyły samochód. Wzięły się, przytuliły się do siebie. Jechał ten samochód. I taki młody siedział tam. Było ich kilku, prawda? Każdy z empikiem, czyli tam pistoletem maszynowym, siedzieli tam. No i ten samochód tak wolno jechał, jechał, jechał. Już na jakiejś pewnej odległości od tych dziewczyn. Które się tak oparły się o drzewo i tak się wtuliły w siebie. Stał sobie, strzelił, postrzelił, a to młody, taki młody, opalony, nie jestem młody, prawda, w tym się to, tak opowiadają. Na szczęście byli ludzie, którzy to widzieli jeszcze, mieszkańcy tam gdzieś i to potem, dlatego ja to wiem, jak było. No i potem podjechał tuż ten, podskoczył i zorientował się, że jedną zabił, ale druga jeszcze nie. No i to no, strzelił znowu. No to już było jasne wszystko, co jest. Teraz proszę Państwa, krótko i węzłowato, bo do wieczora jest już niedługo. Otóż, więc Niemcy nie wyszli. Natomiast swoją metodą starą postanowili wykurzyć nas stamtąd. Po pierwsze, zaczęli rzucać wiązanki granatów. Wiązanki, to znaczy, to są takie specjalne, jak to się montuje, rzucają te i no oczywiście to jest straszliwa siła rażenia, prawda, że jakiś montowany ten. No, także z tych, ja akurat siedziałem tak już, no strasznie, w czasie byłem ledwo żywy po tym wszystkim. Oczywiście wiedziałem, co się dzieje, nie byłem nieprzytomny, ale zupełnie do niczego. No i jeśli chodzi o tę wiązkę granatów. Tak ja tak siedziano bardzo w tym naszym pierwszym pomieszczeniu w piwnicznym. Tak siedziałem. A oni przez tę dziurę, prawda, do której się wchodziło do piwnicy, rzucali te wiązki granatów. No i akurat jak rzucili, tak mi to rąbnęło, prawda. Ale to najgorsze, on spadł akurat w to miejsce, gdzie naprzeciwko końcu obdzielałem się ja. No, no i oczywiście zwalnę o mnie jakieś odłamki mi uderzyły w głowę. Uderzyły w głowę. I tutaj pewnie też, no, ale jest najgorszy ten straszliwy huk tego wszystkiego, wybuch, zamieszanie, kurz, czy wszystko to razem. To, okropne, ale takie, no i takie zaczęli rzucać granaty. To jest raz. Zorientowałem się, jak doszedłem do siebie, zorientowałem się, że to nie mogę tu siedzieć przecież w tym miejscu. Więc zacząłem się przesuwać gdzieś dalej. To był z tego pomieszczenia, szło się na korytarzyk.
korytarzyk taki, do tego korytarzyka patrzę, a tam już widać się schowali, leży dwóch leszek i taki mały Jurek, znaczy mały, bo ten Jurek właśnie miał lat 18. Leży Jurek, tak, no tak, coś cichutko mówi, że jest, że tak się jest schorowany, nie, tak się, żeby mu pomóc jakoś na tym. No, więc przeciągałem się tak, leżę tam koło nich, bo oni leżeli, żeśmy byli w korytarzu. W pewnym momencie patrzę, a tam była taka małe, niby okienko, ale bez zasłony, takie oczyte wziąłem. Patrzę w tym okienku, widzę Niemca, który też obserwuje, czy tam jest ktoś. Widzę. O! Widzę, że wyciąga pistolet. Masz nowy swój. Mówię, będzie strzelał. I wtedy co robi Leszek? On przekręca się tak jak leżał, kładzie się na Jurku, żeby go ochronić przed strzałami. No i nie wiem, prawda, całe to wszystko, co się stało tam w tym domku i po tym domku dla mnie, to jest, chyba się Państwo nie dziwicie, że opowiadam to ze wzruszeniem. To jakiś kolejny cud się stał, bo widzę, że on, dowiedziałem się, że on wkłada na to okienko, wstawia ten pistolet. I w tym momencie, albo sekundę przed tym momentem, zanim on strzelił, prawda? Ja podskoczyłem jakoś, zrobiłem taki rodzaj salta. Ten korytarz tam zakręcał, za tym zakrętem, a za zakrętem było drugie pomieszczenie o jakieś około 3/4 metra niżej. Takie, tam było niżej pomieszczenie. I tam wpadłem niżej do tamtego pomieszczenia. A tu poszła seria, jedna seria, druga. Po prostu mnie ona nie dosięgła. Tak, no więc leżałem w tym tam, natomiast Niemcy jeszcze nie weszli, chociaż narzucali tych granatów, nie weszli, tylko postanowili wykurzyć jeszcze w inny sposób. Mieli tam tak zwane miotacze ognia. I miotaczem ogień wprowadzili do tych pomieszczeń. No, podjechali tam bliżej, nie znam się na tym, jak oni to robili. W każdym razie nagle płomienie przechodziły przez te wszystkie pomieszczenia. No, całe szczęście, że ja leżałem poniżej i nade mną to ten ogień tam, coś tam, troszeczkę może złapnął na czuprynę moją czy coś, no ale w każdym razie nic takiego się mi nie stało. A to chodziło o to, żeby jeszcze tych, co są, żeby wykurzyć stamtąd. Wykurzyć. Nie wykurzył, bo już nikt nie mógł i nie chciał, a co nawet jak mógł, to nie chciał stamtąd się ruszyć. No i ostatnia sprawa, bo to jeszcze się bali wejść. I wrzucili granaty z gazem. To są niby, one podobno ten gaz nie zabija, ale w każdym razie strasznie jest i on wykurza. Kto jeszcze tam jest, to ucieka stamtąd i tak dalej. No, nikt nie uciekał, zajmie się, wszyscy przyjechali.
razem jakoś przytrzymali. No i chyba to był ostatni wyczyn Niemców, żeby likwidować tą grupę rozpoznawczą AK. W każdym razie potem zrobiło się AK. No i ja tak leżę, tam leżę, a już nie za bardzo. Kombinuję, co zrobić. Kiedy pojawia się nagle jakiś zedrękam tam okiem, patrzę, że to jest mundurze. A to był jakiś tych czy Ukrainiec, czy któryś z tych, prawda? Czyli to byli też z Niemcami byli ci Ukraińcy jacyś, czy kto tam już koronali. Las tam. Zobaczył mnie, odszedł, a ja tak leżałem. W ten sposób, prawa ręka tu, a w ten sposób. O! Zobaczył zegarek. Czas, zegarek zaraz. Popatrzył. Widzi, że ja mam fajne buty te, takie wyższe, te, prawda, że ten oficerski, to tam coś się miało. Ściągnął buty. No i się poszedł zadowolony. Minęło znowu, jakiś czas minął. Znowu ktoś idzie, ale jakoś gdyby dwa głosy, znaczy, że rozmawia z kimś. No więc oczywiście leżę, tak, ale zerkam, co jest. A to wchodzi niemiecki, wysoki taki, oficer niemiecki, prawdopodobnie z podoficerem, jako taki, który towarzyszył, prawda? Popatrz, stał tak, popatrzył. Das ist Krieg, mówi, oto wojna. On tak przeszedł przez te wszystkie, prawda, te, to nic dziwnego, że powiedział, to jest wojna. No tak, ale to w ten sposób to nie musicie walczyć. I wyszli. Krótko mówiąc, pomyślałem sobie, aha, to znaczy, że ja jestem dla nich trupem. No to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bo przynajmniej nie będą mnie dobijali. No ale szczęśliwie skończyło się to na tym, więcej ich już tu nie było. Już niestety, ale chyba straciłem przytomność. Dość, że długo mnie chyba nie bardzo, nie kuwałem nic, aż wreszcie zrobiło się ciemno. W pewnym momencie słyszę jakieś głosy, co to się dzieje. Wysilam słuch i słyszę Tadek, to znaczy to jest Buława, miał na imię Tadek. Ktoś woła Tadka, Buławę, to znaczy, że Buława szyje, a ten ktoś to może jest Goliat. Goliat i jego najbliższy przyjaciel, to znaczy ktoś żyje. Przedostałem się do tego korytarzyka, niestety w strasznym stanie tego ciała, prawda, czyli Leszka i Jurka. I przeszedłem do głównego tego miejsca, gdzie byli wszyscy. Proszę sobie wyobrazić, czy to jest możliwe, ale tak, okazało się możliwe. Wśród tej całej grupy, która była w tym pierwszym, po tych wszystkich wyczynach Niemców, czterech jeszcze żyło. Przy czym dwóch było w stanie, no chyba krytycznym można by powiedzieć, bardzo ciężko poranieni, a dwóch
to tak, że owszem, przypaleni byli i mieli różne rany, ale tak, że mogli jeszcze nawet się poruszać i chodzić i tak dalej. Może jak się wszyscy, ta czwórka ucieszyła, ale ci biedacy, co tam źle się czuli. No była to już, nie chcę mówić, wzruszająca scena, bo zło się wyruszało. W każdym razie... ustaliliśmy, że czekamy jeszcze do pełnej nocy. Musimy czekać do pełnej nocy i spróbujemy jakoś coś z tego się wydostać. Oczywiście ani dziadek to był najmłodszy, 18 lat jeszcze nie miał, świetny chłopak, no ale ciężko, tak ciężko poraniony, że już nie było chyba szans na to. No trudno mi to powiedzieć dzisiaj, bo nie wiem, jak to sobie się było dalej. No i ten Goliat, który wołał tatka, prawda? To ten Goliat również był w stanie, był rozwalony, miał cały brzuch, w ogóle wszystko na wierzchu. W okropnym stanie. No, nie wiem, co to mogło być. Tak, po czym to takie może nastąpić. No, ale ci dwaj pozostali i ja trzeci uznaliśmy, że to jest jednak jakaś szansa. Jaka szansa? No, spróbujemy w nocy się wydostać. Niemców to ani słychać, ani widwo, ani słychać. Te lotą samochody, samoloty latają, a to Rosjanie tej nocy rzucali płonący marymont, bo tak się umówili, że będzie zapalana ogniska. Nie mieli pojęcia, że to płoną domy spalone, zapalone przez Niemców. Myśleli, że to są właśnie te... Nie? I ten marymont płonący rzucali z kukurużników, rzucali różne dla nas rzeczy. Rzucali nie na spadochronach, tylko po prostu samolotu wyrzucał. Spalały tam... to przeważnie były skrzynie z bronią i trochę z żywnością. No jak ta żywność rozprysnęła się, no to trudno ją było. No ale to już jest tak drobiazg. Tak czy owak postanowiliśmy, już będę się skracał, postanowiliśmy jakoś na coś zrobić. Tylko na razie to jest za wcześnie. No i potem po dwóch czy trzech godzinach pełna noc nastąpiła, a to idziemy. No, idziemy. Ja mówię, jak idziemy? A dziadek? A Goliat? No jak? No tak. Co zrobić? A dziadek 18-letni mówi: słuchajcie, co wy? Idźcie. Zostawcie nas. Idźcie, bo tylko to jest szans ich na nas, no. Jak przejdziecie, to przecież dopiero załatwicie nam ich patrol sanitarny. No. No co? No weźcie. Może i tak. Może i tak. No i wyszliśmy. Płonący marymont, no nie chcę opowiadać, co tam się działo w tym marymoncie i ile spotykaliśmy, słyszeliśmy jeszcze krzyki tych jeszcze umierających ludzi, których przedwcześnie oczywiście wymordowanych, tam pełno tych trupów leżało, prawda? No, to była po Woli, po warszawskiej Woli, gdzie na Woli zginęło 50 tysięcy, prawda, osób, to była druga taka masakra, prawda, na marymoncie prawie wszystkich ludzi wyciągali spod karabiny maszynowej i do widzenia. No więc
Tak. Także wreszcie no, postanowiliśmy tak, że dojdziemy do Potockiej. Nigdzie tu nie ma Niemców, to chyba Niemcy się wycofali, to fajnie, prawda, bo tego nigdzie nie spotkaliśmy, tylko tych ludzi leżących, nic żywych. No to dojdziemy do Potockiej, Potocka to jest już granica powstańców, no to jesteśmy, wtedy będzie dobrze. No i dobrze, i tak się żeśmy złapali do tego. Wreszcie zjeżdżaliśmy się do Potockiej, ja już byłem półżywy i tak pierwszy szedł po tej stronie Julian, za nim szedł Tadeusz. Tadeusz, a ja się wlokłem tak po prawej stronie, z tej strony chodnikiem szedłem tam się. No i idziemy już, widać jest Potocka, dobrze. Widać Potocką, nadchodzimy, nagle słyszę, halt! Stanąłem, ale widzę, że oni idą. A oni z tego wszystkiego w ogóle byli głusi przez od tych okazuje się. Oni strzały z tego Julian pada, bo szedł pierwszy. Tadeusz ten drugi pada, ale zrywa się i ucieka w głąb. To ja natychmiast też robię skok. Tu z prawej strony szedłem około ogródków do tych domkach i był taki żywopłot. Przez ten żywopłot przeskoczył. Ja przeskoczyłem przez ten żywopłot. I to wysłała głowę, wysłucham. Co to jest? Widzę, że te Niemcy dbają, pędzą. No, tam był ich posterunek. Oni w ogóle trzymali tam wartę wzdłuż Potocki. Okazuje się, to oni zobaczyli, jak tam mieli swoje posterunek, to przyszli z tej strony, to zobaczyli tego i tego. No, to od razu do nich zaczęli strzelać. A ja szedłem z tej strony, no, oni już mnie nie widzieli. Zasłaniają moje domy z tej strony. Jak to nazwać? No i skończyło się to się w ten sposób, że dobiegli, Juliana dobili, a Tadeusz Buława, jako Marymonciak stary, tam się nie zamieszkały, znał każdy kąt w ten sposób, na wszystkie sposoby, że oni gdzieś tam biegali, szukali, albo nie znaleźli. No ja wjeżdżałem cichutko, myślę sobie, teraz przyjdą po mnie. Posłyszałem, słychać odkute buty wojskowe, przychodzą się sobie, no teraz idą do mnie. Ale nie, przeszli obojętnie obok mnie, bo mnie nie widzi. Proszę Państwa, może ostatnie zdanie. W ten sposób kończy się dramat oddziału rozpoznawczego Plutonu 254. Myślę, że nieprawdopodobna sprawa. Chciałbym tylko skończyć taką informacją, że bardzo długo starałem się, żeby w jakiś sposób upamiętnić tą grupę młodzieży wspaniałych. Nie było możliwości, aż wreszcie. Mogę to już dzisiaj nawet powiedzieć, bo dzięki dużemu poparciu gminy Żoliborz, a głównie burmistrza, zapadły wszystkie decyzje, one są w tej chwili na fazie końcowym. Będzie pomnik, znaczy pomnik, będzie taki kamień, w którym będzie też napis odpowiedni. Ku pamięci całej tej grupy. Wszystkie nazwiska będą wypełnione na miejscu. I będą mieli swoją pamięć. Swoją pamięć ci wszyscy.
A jeśli chodzi o mnie, to kończąc ten etap, zostałem sam w tym płonącym na remoncie, zostałem sam. Nie wiedziałem, co z sobą zrobić, ale zobaczyłem, że tam gdzieś w drodze niżej stoi jakiś domek, co po ogóle nie pali się, taki murowany, mały domeczek. No tak, myślę sobie, może do tego domku chciał dojść. Doszedłem do tego domku, schody były na dół i do góry. Do góry już nie poszedłem, tylko zjechałem na dół w tych schodach. Drzwi były jakieś, nacisnąłem, otwarte drzwi. Wsunąłem się tam, patrzę, jakaś taka suteryna, taki pokoik, jakieś łóżko, czyli są bałagan ogólny, nikogo. No ale łóżko. No i do tego łóżka chciałem położyć, ale straciłem przytomność. A jak się ocknąłem, to było widno, fajnie, leżę na podłodze, a łóżko jest obok. No i proszę Państwa, to jest ostatni etap, którego już nie będę opowiadał, bo to jest kolejne parę godzin. I w każdym razie w tym łóżeczku, a właśnie w tym pomieszczeniu, kuchence, spędziłem 6 tygodni sam. Po prostu sam. Drugiego nie było. A jak to się stało, że jeszcze nie widzicie, to może kiedyś, jak pan chciał. Na tym chciałem skończyć. Dziękuję.